Siemano. No witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, troszkę się pozmieniało u mnie, ponieważ postanowiłem troszkę zmienić naszą scenerię i zamieniłem mój pokój, w którym spałem i nagrywałem, na pokój, w którym będę już tylko i wyłącznie nagrywał. I to jest właśnie część tego studia, którą możecie już zobaczyć, a na pełne studio będziecie musieli jeszcze chwilę poczekać, ponieważ za moim biurkiem dzieją się jeszcze dalej inne rzeczy, które muszę tutaj poprawić, które muszę zrobić i za jakiś czas wleci odcinek z mojego studia, w którym pokażę wam całość, jak to się prezentuje, jak już oczywiście je skończę. Takich ciekawostek wam tylko powiem, że mam taki bardzo fajny motyw, w którym będę musiał z wami bardzo fajnie żegnać. Podnoszone biurko. Ale nie o tym dzisiaj, ponieważ dzisiaj ponownie Minecraft. Ponieważ Minecraft w nowym, naszym pięknym otoczeniu. Troszkę tak bardziej pozytywnie zaczynamy dzisiejszy odcinek. Zanim przejdziemy do Minecrafta, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jak to zrobicie, to ten creeper tam na dole zacznie świecić. Mówię wam, jak to zrobicie, to za kilka odcinków ten creeper zacznie świecić. Obiecuję wam to. Zanim rozpoczniemy, to jeszcze jedno. Patrzcie, mam taką tablicę fajną i tu jest 143 tysiące subskrypcji, które właśnie mamy na kanale. I jeżeli chcecie, żebym nie nadążał tego zmieniać, to koniecznie zostawcie subskrypcję, kto tutaj jest nowy. Dajmy sobie taki cel, widzowie. Wy wbijacie subskrypcję i jeżeli tutaj będzie zła liczba, a jakby wrzucę odcinek i wiecie, i tutaj będzie zła liczba niż tyle, ile mam subskrypcji, no to to wymyślacie mi jakąś karę i będę tą karę robił, dobra? Może być? Może być. A ja nie przedłużam, lecimy z pięknym odcinkiem. Widzowie, jak widzicie, jesteśmy już oczywiście... O kurde, co jest? Tam Herobrine tam... Nie, ja pierdzielę, jak się ten odcinek zaczyna strasznie. Widzieliście to? Widzieliście to? Tam stał. Czy tam jest... Nie ma kota, co tu się stało? Rozpoczynam sobie odcinek i nagle... Co to tak mi miga przede mną? Dobra, coś mi się psuje Minecraft. Nie wiem, o co chodzi, tu jakiś nawiedzony jestem przez tego Herobrine'a. Ale stał tam, byłem tego pewien, to po prostu było... To widzieliście zresztą, ja nie mogę, dobra, jak się rozpoczyna ten odcinek, tragicznie. Dobra, na samym starcie, widzowie, to ja bym chciał powiedzieć tylko o tym, że jakby, no... O kurde, przede mną był przede mną znowu. On tu się ciągle pojawia, on teraz mnie tutaj będzie... Oła! Oła, nie, dlaczego? Już tak na start mnie tutaj wszystko tutaj atakuje. Dlaczego ten Herobrine jest taki... Słyszycie to? Podki rozwala gdzieś za mną. O nie, ja nie chcę. Nie, kolejna podka, jedna za drugą. Co jest grane? Nie, gdzie on jest? Nie, dobra, nie widzę go. Wow! Co jest? Dlaczego tak się dzieje? Nie, co? Dlaczego? Tu jest kolejny totem, tego tu nie było w poprzednim odcinku. Jej, ile tu jest mobów. Dobra, musimy je pokonać szybko. Muszę rozwalić ten totem. Czekajcie. Jak go rozwalę, to pokonamy Herobrine'a. Kurde, no nie mogę do niego trafić. Co jest? Dobra, mamy pokonany. O kurde, on tu jest. Widzimy sobie coś. I co on tutaj będzie teraz? O! Ej, nie aktywowało się ten totem. Ale może to... Może to dlatego, że już jeden jest aktywowany. Ej, nie, dobra. Ja stąd uciekam. To jest zbyt mocna sprawa. Ja wracam z powrotem do tej wioski, ponieważ jak widać, Herobrine już zorientował się, gdzie ja jestem, więc już jesteśmy w niebezpieczeństwie i ja nie mam zamiaru tutaj przebywać dłużej, bo im dłużej tutaj będę, tym dłużej będę dostawał w dziurę, więc ja, słuchajcie, robię w tym momencie, no, nawet zjem sobie złote jabłko, a czemu nie, kurczę, bo trzeba być bezpiecznym, więc muszę zjeść wszystko, co mogę, tylko żeby on mnie nie zaatakował. Ja muszę ciągle kontrolować plecy, bo jak nie będę kontrolować, to myślałem, że to Herobrine, to lama tam z tyłu, dobra, nieważne. O, tu jest ta wioska, oła, nie, on z góry coś rzuca, dobra, słuchajcie, plan jest taki, ja nie wiem, jak, znaczy, nie wiem, jaki jest plan, plan jest taki, że po prostu w tym momencie rozpoczynam poszukiwania tego portalu, którym tutaj przeszliśmy. Ja mam nadzieję, że tym samym portalem jestem w stanie wrócić na Palionowo. Jeżeli tak, to będzie naprawdę mega dobrze, ponieważ wydaje mi się, że mogę być powstrzymany przed tym i może Pennywise nie chcieć, żebym tutaj się dostał, więc może lepiej będzie, jeżeli po prostu zrobimy to jak najszybciej. Wow, co tu się stało? No co jest, co to było? Dlaczego ja nagle się pojawiłem tak wysoko? Widzowie, to jest przerażające. Dobra, ale akurat dobrze, bo koło domku jestem. To na całe szczęście. Nie, ja się stąd wyniosłem. Ale dobra, mam wszystko ze sobą, bo ja się nigdzie nie osiedliłem jeszcze. Ten królik dalej tu skacze, to jest przecież nienormalne. Jak? Skakał se i teraz nagle wyskoczył. Nagle się odblokował. Tyle czasu tutaj był, po czym jak tutaj przyszedłem, nagle się odblokował. Jak to jest możliwe?
Nie! O! Widzieliście go, był za drzwiami. Był za drzwiami. Tu jeszcze jest Enderman. Co on tu robi? Nie, już mam dość, już mam dość, już mam dość. Gdzie... Co jest? Dlaczego tu jest lawa? No nie, zalał mi wejście do mojej chaty. Już nie mam tej chaty. Gdzie ja mam teraz pójść? Gdzie ja mam teraz... Dobra, nie wiem, widzowie, ja muszę się gdzieś skryć. Musimy znaleźć jakieś tajne miejsce, jakąś tajną bazę. Czy co? Wow, 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 wow. Czemu ten Enderman nagle się na mnie wkurzył? Tak o, bez powodu. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ja nie jestem gotów na taką walkę, to jest nierówna walka. Jeszcze mnie w kaktusa wrzucił, ała. No nie. Dobra, pokonany, 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 pokonany. To była bardzo nierówna walka, mi się to nie podobało, bardzo mi się to nie podobało. Tymczasem musimy znaleźć jakieś miejsce, nie wiem, może pójdę do tamtej, no nie, do tej piramidy nie będę iść, przecież to jest wiadomo, że on tam będzie mógł być. No mnie zaatakuje znowu, dobra, uciekamy, uciekamy w takim razie w tamtą stronę jakoś. Au, ła, nie, bo zginę, zaraz zginę, mam 5 serduszek, on... Nie no, on się ciągle koło mnie pojawia, mnie ciągle śledzi. Dobra, robimy poszukiwania. Ja wracam z powrotem do miejsca, w którym byłem. To było gdzieś na takim biomie, więc musimy po tym biomie chodzić i po prostu może uda mi się to znaleźć. Ale to jest podejrzane, że to się tutaj dzieje. I w ogóle wczoraj sobie analizowałem to, dlaczego jest Herobrine w ogóle na tym serwerze. Jak to się stało w ogóle, że Pennywise, że w ogóle udało mu się obudzić Herobrine'a, mimo żeby już go nieraz pokonaliśmy. Nie, on tam na górze był, strzelał do mnie. On ma jakieś cheaty. To jest niemożliwe. Dobra, to jest widzowie, to jest koniec. Musimy znaleźć wioskę tą, z której ja się wywodzi. Co? No nie, to się tak nie dzieje, to się nie dzieje naprawdę. Goni mnie, kurde, nie, ja nie chcę. I co teraz? Co ja mam teraz robić? Ja z nim nie, przecież nie wygram, ja nie jestem gotów na taką walkę, to jest też nierówne. Dobra, nie wiem, musimy się rozejrzeć gdzieś tam dalej. Czy tam jest jakaś wioska? To było gdzieś na takim terenie, ja nie wiem, gdzie jest ta wioska. Mogę jej nie znaleźć nigdy, na całe szczęście to nie jest aż takie szybkie, że mnie dogoniło. Ale wracając do tego, co mówiłem, że Co jest? Co to jest? Ała! Nie. Jakie to jest potężne? Ile to mi zadało obrażeń? Przecież to mnie zabiło, to mnie ma, na 2 ciosy to mnie ma przecież. Dobra, idziemy w takim razie, ja muszę go zgubić, widzowie, i zgubimy go w ten sposób. Patrzcie, tu wchodzimy, mam nadzieję, że on przez wodę tak szybko nie przejdzie. Mamy mało czasu w sumie, żeby się tu przedostać. Dobra, tak? I lecimy dalej. Lecimy dalej. I teraz mam czas, żeby wam powiedzieć, może tu mnie Herobrine nie będzie torturował. Chciałem powiedzieć, że analizowałem sobie to, dlaczego Pennywise obudził Herobrine'a i jak to jest w ogóle możliwe, że on go obudził. Więc ja mam taką, może nie, że teorię, ale wydaje mi się, że to są jakieś... Boże, ja się wystraszyłem. Dobra, to są jakieś takie jakby sztuczki jego, więc wydaje mi się, że wcale to nie jest naprawdę, że ten Herobrine tak naprawdę nie istnieje, dlatego też takie mam podejście teraz, że niespecjalnie uciekam, aczkolwiek potrafi mnie on czasem wystraszyć, ale wydaje mi się, że to są jakieś sztuczki, Pennywise'a i wydaje mi się, że to, że Herobrine tutaj jest, to jest tak jakby jego zasługa i nie wiem, jak on to robi, może nie wiem, może ma jakąś kukiełkę, może nie wiem, ja nawet nie wiem, co on może się przebrał za niego, nie wiem, może się przebrał, może tak, kto wie. Dobra, długo się jeszcze będę kopał, czy ja jestem w jakiejś górze, może się będę kopał na bok, bo tam się chyba dało łatwiej wykopać, a chcę się wydostać z tej góry już, bo zdecydowanie za długo w niej się kopię. Widzowie, dlaczego on stawiał za mną pochodnie? W ogóle nie założyłem tego, że się robi jaśnie, bo ja miałem pochodnie w ręku. I ciągle miałem jasno, ale to jest podejrzane, że tu się takie rzeczy dzieją. Dobra, muszę chronić plecy, bo on stał sobie za mną na spokojnie, a ja tymczasem tutaj się męczę, kurde. I... Co jest? No co to ma być? Skąd tutaj lawa? No ja się stąd nie wydostanę nigdy. Dobra, i muszę wrócić z powrotem tam do tego chopa, co mnie chciał zabić. Myślę, że się stąd nigdy nie wydostanę tak kopiąc. Tylko muszę uciekać znowu dalej. Dobra, gdzie jest ten bawoł? No idź stąd, kurde, on tu ciągle patrzy na mnie. To jest najgorsze, co może być. Tylko pytanie, gdzie jest ten, kurde, dzik duży, ten nosorożec? Bo jak on mi zaraz wyskoczy gdzieś i z baśki walnie, to widzowie mnie nie ma w 3 sekundy, nie? I teraz pytanie, czy tutaj... Ta lawa chyba tu się normalnie rozlewała, czyli ja byłem tak blisko wyjścia, ale ta lawa akurat... Jakiego pecha mieliśmy, że akurat w tej lawie się wykopałem? To jest mega duży pech, to nie wiem, czy można gorzej trafić. Ej, nie strzelaj, nie, on strzela do mnie znowu. Gdzie on jest? Skąd strzelasz? Gdzie jesteś? No nie, widzowie, to jest najgorsze, że on do mnie... Ała! Nie, on strzelił do mnie z spowolnieniem.
Ale dobra, na krótko, bardzo na krótko, dobra. Dobra, dobra, uciekamy stąd, uciekamy dalej. Pytanie, gdzie on jest? Ja muszę go znaleźć na lupie może. Kurczę, ta lupa jest taka nieprecyzyjna czasem. W sensie, że ciężko się nie kieruje, jak się już nią używa. Ale nie widzę go nigdzie, nie widzę go nigdzie. Jest! Dobra, znalazłem go, był tutaj, ale on ciągle pojawia się i znika. To jest najgorsze, bo ja tak naprawdę nigdy nie wiem, w którym miejscu on się pojawi. To są te super moce, tak naprawdę. Niby Herobrine też miał takie moce, ale ostatnio miał Pennywise, a w sumie Herobrine'a pokonaliśmy, więc mi się wydaje, że to jest jakieś udawane, mi się wydaje, widzowie, że tutaj nie do końca jest to. No nie. Co to ma być? Dlaczego on mnie teleportuje do góry? To jest niesprawiedliwe. Zostaw mnie i nic mi nie rób. Dobra, widzowie, ja muszę się gdzieś schować przed nim, bo to jest nienormalne. Pytanie tylko, czy to kurczę, mnie ciągle męczy ta myśl, czy to na pewno jest Pennywise, znaczy Herobrine. Oła! No kurde, no nie zdążyłem go uderzyć. Czy to na pewno jest Herobrine, czy to przypadkiem nie jest Pennywise? Tylko za bardzo nie wiem, jak ja mam to sprawdzić, bo nawet jeżeli to jest Pennywise i się po prostu przebiera, to powinien być na serwerze. Czekajcie. Czyli skoro on jest tutaj, to powinien być na serwerze. Uwaga, tab. Okej. To jest Pennywise przebierany za Herobrine. On się przebiera za Herobrine. Dobra, mamy wioskę. Czy to jest ta wioska, z której ja się wygodziłem? Czy ja trafię tutaj do tego portalu i ja będę mógł wrócić szybko, super fajnie sobie do domu? Proszę, powiedzcie, że będę mógł. Powiedzcie, że to jest ta wioska. Tylko nie strzelaj do mnie, szkielecie. Proszę, zostaw mnie. Proszę, nie, to nie jest ta wioska. Obok niej nie było wody. Nie, jakiego mamy pecha, to nie jest ta wioska. Nie, dobra, musimy się gdzieś schować, widzowie. Musimy się gdzieś schować i ja kończę odcinek, bo to już tutaj się dzieją za grube rzeczy. Tutaj przekopmy się. Dobra, jesteśmy w kopalni. Okej, super. I możemy tu zrobić sobie taką naszą chwilową bazę. No bo nie widzę innej opcji w sumie, skoro nas tutaj w sumie ten Herobrine ciągle goni. I mam nadzieję, że mnie tutaj nie dorwie, bo w sumie nie wiem, gdzie miałbym dalej już uciekać. Ta baza, no pewnie nam się przyda jeszcze nie raz, więc dobrze byłoby ją jakoś zagospodarować, ponieważ, znaczy nie wiem, czy nam się przyda, no nie, no idź stąd, kurde, creeper, dobra, zamurujmy sobie to tutaj, żeby on tutaj się nie dostał, najgorsze jest to, że on wie, gdzie ja jestem, to jest niedobre, ale, no nie, no kurde, zostaw mnie, ja chcę zjść już, zostaw mnie, nie, no jeszcze creeper, tu jest, on wybuchnie. Dobra, trudno, nie interesuje mnie ta wioska. Idę na lodowiec, może na lodowcu on nie będzie chciał. Może on na lodowcu nie będzie chciał mnie torturować czy coś. Więc tam sobie popłyńmy. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.